Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Czy maseczki to mus? Nie, bo według rozporządzenia ministra zdrowia mamy obowiązek zasłaniać w miejscach ogólnodostępnych nos i usta. Jak stosujemy się do tego obowiązku, sprawdza policja. Funkcjonariusze mogą nałożyć za nieprzestrzeganie mandat do 500 zł, a przy zbiegu wykroczeń nawet do 1000 zł. Do 30 tysięcy zł może wynieść natomiast kara wymierzona przez sanepid. Sąd może na nas nałożyć grzywnę do 5 tysięcy zł. Ale czy taki mandat musimy przyjąć? Oczywiście, jeżeli nie chcemy przyjąć mandatu, nie zgadzamy się z nim, możemy poprosić funkcjonariusza policji o to, żeby skierował wniosek o ukaranie do sądu i wówczas sąd rozpatrzy całą naszą sprawę. W sytuacji, gdy dostaniemy decyzję powiatowego inspektora sanitarnego, wówczas mamy 14 dni na odwołanie się do wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego, a w sytuacji, gdy on nie przychyli się do naszych argumentów i podtrzyma swoją decyzję, możemy odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodajmy, że ograniczenia wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia nie dotyczą dzieci do lat 4, osób, które mają problem z oddychaniem, a także same nie mogą założyć i zdjąć z twarzy ochrony. W pracy nie muszą stosować się do tego obowiązku osoby, które bezpośrednio nie obsługują interesantów, duchowni podczas obrządków religijnych, rolnicy podczas prac w gospodarstwie, a także osoby, które przebywają w lesie. PKN Orlen w zaledwie 4 miesiące spełnił wszystkie warunki niezbędne do przejęcia grupy Energa, w tym osiągnięcie progu 66% akcji objętych wezwaniem. Finalnie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję. Oznacza to, że PKN Orlen zapłaci 1 871 milionów złotych. To dobre perspektywy dla grupy Energa, która w przyszłość może patrzeć z optymizmem, mówił na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin. Mamy pewność, że sprzedajemy energię w dobre ręce, bo sprzedajemy tą energię przede wszystkim w polskie ręce. To jest przejęcie przez firmę polską. Ten kapitał zostaje w Polsce, ta własność zostaje w Polsce i zostaje w firmie, która jest podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada poważne udziały. To ważny element strategii PKN Orlen, tworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę. To dla nas wszystkich milowy krok, zaznacza prezes PKN Orlen. Musimy patrzeć, by ten koncern Orlen był bardzo mocno wzmacniany, ale nie poprzez tylko i wyłącznie ambitny plan rozwoju, który realizujemy w wielu obszarach, od detalu do petrochemii, do nawozów i jeszcze wielu innych zależnych spółek, ale również musimy to zdynamizować, bo tą dynamizacją jest poprzez właśnie robienie fuzji przejęć. To nam zdecydowanie przyspiesza ten proces. Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Liczba akcji, którą ostatecznie nabędzie PKN Orlen w związku z procesem przejęcia grupy Energa, będzie znana 30 kwietnia. Do końca lipca zakończą się prace przy budowie drogi w Białobrzegach. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali długo, ale jak przyznają, opłacało się. Myślę, że już teraz, jak jest tylko położona warstwa wyrównawcza, poprawiła się jakość drogi i przede wszystkim przyjemność przemieszczania się tą drogą. Wszyscy się ogromnie cieszymy, zaskoczeni trochę jesteśmy, że rzeczywiście ta droga się pojawiła. Ja nawet powiem, że nie wierzyłam, jak były pierwsze podkładane tutaj te podkłady. Sąsiadka mówi, drogę będziemy mieć asfaltową. Ja mówię, nie, to tylko tak co roku równają i na tym będzie koniec, a tu jadę po południu i jest asfalt. Ponad 30 lat czekałem na tą drogę, żeby móc się przejechać specjalnie do rodziny, do braci, którzy mieszkają w sąsiedniej wsi. No i oczywiście, że będzie to taka zachęta dla nowych mieszkańców tutaj, żeby się pobudować.
żeby być bliżej nas. Dodajmy, w ramach prac powstała droga asfaltowa na odcinku ponad 2 km. Poza jezdnią powstanie również ścieżka rowerowa oraz chodniki. Koszt zadania to ponad 2 miliony złotych. Pieniądze gmina Bodzanów pozyskała w ponad 63% z PROW. W ubiegłym roku w ramach prac przygotowawczych wykonano 480 metrów bieżących kanalizacji deszczowej. Jej koszt to 450 tysięcy złotych. Krystian ma 13 lat. Beztroskie dzieciństwo odebrała mu choroba, na którą lekarze nie mają lekarstwa. To zespół CIPA, wrodzona niewrażliwość na ból z anhydrozą. Krystian jest pierwszym pacjentem w Polsce i jedną z kilkudziesięciu osób na świecie, u których zdiagnozowano tę chorobę. Krystian nie czuje bólu oraz nie poci się. To powoduje, że urazy, złamania choroby przez długi czas mogą pozostać niewykryte. Teraz rodzina, przyjaciele walczą o nogę Krystiana. Trwa zbiórka na operację kolana. Ratunku rodzice szukają wszędzie, zarówno w polskich, jak i zagranicznych klinikach. Lekarz David Feldman z kliniki na Florydzie jako jedyny zadeklarował, że zrekonstruuje kolano, by Krystian mógł chodzić. Doktor Feldman powiedział, że spróbuje zrekonstruować całe to kolano, żeby nie dochodziło do tego stanu zapalnego, który jest cały czas, utrzymuje się w nogi, i że dał nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, bo jeżeli my to zrekonstruujemy i będzie kolano, czyli nie będzie dochodziło do stanu zapalnego, będzie utrzymanie tego i jest szansa, żeby on w przyszłości chodził. Taka operacja jest bardzo kosztowna. Potrzeba ponad 500 000 złotych. Krystian, jak każdy nastolatek, chciałby zagrać w piłkę, pojeździć na rowerze, poskakać na trampolinie. Ostatni raz robił to 2 lata temu. Teraz bym ciepło wyszedł na dwór sobie, no i sobie podbijał z tatą piłkę. Tak. Taką siatkówkę taką. A dlaczego siatkówka, a nie w nogę? Ciężko. Ciężko, bo? No chorą nogę na razie mam. I co, liczysz, że uda się wyzdrowieć? Tak. Uda się, nie? Czas jest jednym z przeciwników Krystiana. Pieniądze potrzebne są jak najszybciej. Na siepomaga.pl utworzone jest konto, na które można wpłacać pieniądze. Każda złotówka jest bardzo ważna. Jeśli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu i telewizji internetowej, którą możecie oglądać 24 godziny na dobę pod adresem infoplocktv.pl.